W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, treść dzisiejszej przypowieści przede wszystkim dotyczy wyjaśnienia zagadnienia współistnienia złych i dobrych. Dlaczego Pan Bóg pozwala, żeby na świecie istniały osoby złe, przesiąknięte właśnie ideologią grzechu. Ale drodzy wierni, również jeżeli spojrzymy na ten tekst w perspektywie duszy poszczególnych ludzi, to nie odejdziemy od sensu tekstu natchnionego, od zamysłu Bożego, który jest zawarty w tej przypowieści. Drodzy wierni, nasza dusza to jest taki mikrokosmos. Nasza dusza to jest rzeczywiście taka rola uprawna, którą Pan Bóg stworzył, ażeby zasiać tam drogocenne ziarna pszenicy. Pan Bóg, powołując nas do istnienia, ubogaca nas najpierw darami naturalnymi, każdego według jego możliwości. Ale oprócz tego jeszcze daje nam dary nadprzyrodzone, szczególne łaski, których nie możemy otrzymać w sposób naturalny, szczególne dary Boże. Oczywiście każdy ma inne te dary, każdy jest inaczej ubogacony, ale każdy jest powołany do tego, ażeby owocować. Nasza dusza musi wydawać plony. Te plony są potrzebne, ażeby chwała Boża się rozszerzała, bo mówi Pismo Święte, że będą widzieli wasze dobre uczynki i będą chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc życie chrześcijanina jest znakiem, który pobudza innych, ażeby chwalić Ojca Niebieskiego. Ale również od tych owoców, które my będziemy wydawali, będzie zależało nasze wieczne zbawienie. Pan Bóg będzie się pytał nas na końcu: dałem ci tyle talentów, a co ty mi oddajesz? I nie wystarczy zawinięty w chusteczce oddać talent, który został nam powierzony, ponieważ wiekuisty sędzia będzie żądał, ażebyśmy pomnożyli ten talent. Tak samo nie wystarczy jedno ziarenko pszenicy, które padło do naszej duszy, czy to będą dary naturalne, czy dary nadprzyrodzone, oddać Panu Bogu nietknięte, bo każde z tych ziarenek przynajmniej 30-krotny plon musi wydać, a najlepiej 100-krotny. Tego żąda od nas Pan Bóg, ażebyśmy wydawali obfite owoce. Drodzy wierni, nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, jako że zazdrości nam tej szczególnej szansy, że możemy pójść do nieba i zająć jego miejsce i jego towarzyszy, którzy odpadli i nie mają możliwości powrotu tam, zazdrości robi wszystko, ażebyśmy nie dostali się do miejsca szczęśliwości, ażebyśmy nie posiedli Królestwa Bożego, ażebyśmy nie zjednoczyli się z Panem Bogiem, tylko na wieki pogrążyli się w przepaściach piekielnych. Drodzy wierni, oczywiście zły duch rozsiewa swoje ziarna na różne sposoby. Jest czasami na tyle podła ziemia, na tyle się upodliła, że ona wręcz woła, ażeby być obsianą nie przez pszenicę Bożą, tylko przez właśnie kąkol diabelski. Natomiast najczęściej diabeł wykorzystuje tak zwany sen. Rozwierni ten sen, podczas którego diabeł nasiał tego złego nasienia, to jest oczywiście pewien stan. Nie chodzi tutaj o sen, który jest wypoczynkiem dla naszego organizmu, jest konieczny, tylko chodzi o to, że ten sen nam pokazuje pewną sytuację, w jakiej czasami człowiek się znajduje i ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Kiedy śpimy, nie kontrolujemy tego, co robimy. Nasze ciało porusza się bezwiednie, natomiast nasza myśl, nasza wyobraźnia, trudno tutaj bliżej określić, wpada w pewne senne marzenia, które zupełnie odbiegają od rzeczywistości.
Taki stan, kiedy człowiek z jednej strony popada w jakieś marzenia, które są nierzeczywiste, nierealistyczne i zarazem nie strzeże swojego postępowania, swojego działania, swojego serca, jest to stan, w którym diabeł potrafi naprawdę nam nasiać wiele chwastu do duszy. Kiedy człowiek traci kontrolę nad tym, co przenika do serca, kiedy ucieka w różnego rodzaju właśnie iluzje na swój temat, albo z jednej strony niepokoi się przeszłością, albo z kolei tworzy jakieś wizje przyszłości nierzeczywiste i nie zajmuje się w tym momencie wolą Bożą, to jest to stan, w którym najczęściej przenikają do naszej duszy te właśnie chwasty. Zły duch dla ludzi, na ludzi działa na różne sposoby. Z jednej strony może działać bezpośrednio sam, kusić nas do grzechu, ale najczęściej lubi posługiwać się swoimi narzędziami uprzywilejowanymi, a mianowicie naszą zranioną przez grzech naturą, która co jakiś czas odzywa się i żąda jakiejś przyjemności, która jest niezgodna z wolą Bożą, która jest szkodliwa, albo światem w tym znaczeniu pewną tendencją, która istnieje, która wynika właśnie z grzechu, która istnieje na świecie, która nam niejako lansuje pewien sposób bycia, który jest obcy właśnie duchowi Chrystusa. Jeżeli chcemy zrozumieć, na czym polega ten duch światowy, wystarczy włączyć telewizję i zobaczymy, czym jest duch świata. Co jest promowane jako piękne, jako wspaniałe, jako dobre, pożądane. I wtedy będziemy widzieli, co jest tak naprawdę zagrożeniem. Te idee przenikają bardzo łatwo do naszych dusz. Nikt nie jest bezpieczny, nawet jeżeli nie włącza telewizora, to wcale nie znaczy, że nie wpływają na niego idee światowe. Przechodzą od człowieka do człowieka. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami, naszą próżnością, naszą gonitwą za tym, co nowoczesne, modne albo wygodne. Że można, nie pracując, się dorobić, że można okłamać, że można wysługiwać się innymi. I w ten sposób popadamy właśnie w ten stan niebezpieczny. Drodzy wierni, kiedy tak naprawdę te ziarna konkolu padają do naszej duszy? Nie wtedy, kiedy jesteśmy kuszeni. Są ludzie, którzy się bardzo martwią, ponieważ przyszła pokusa i się denerwują i obawiają się, lękają, czy to już czasem nie okazałem niewierności Panu Bogu. Jeżeli z pokusą walczysz, jak bardzo by nawet nie była ona ohydna, odrzucasz ją i na nią się nie godzisz, nie masz żadnej winy wobec Pana Boga, wręcz masz zasługę, że toczysz bój o honor Boży i o zbawienie swojej duszy. Ale gorzej jest, kiedy dobrowolnie godzimy się i wcale nie chodzi tutaj o grzech śmiertelny. Nie chodzi tutaj o coś, co naprawdę jest zbrodnią wobec Pana Boga i zbrodnią wobec swojej duszy. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy godzimy się na jakieś małe zło moralne. Wchodzimy w kompromis i mówimy, tu sobie pozwolę, tu sobie pofolguję, tu sobie odpuszczę, nie muszę się śpieszyć, nie muszę się wysilać, należy mi się jakiś taki relaks, który niekoniecznie moralnie jest dobry. A jeżeli już widzę, że z tego mojego relaksu, z tego mojego kompromisu wynikają grzechy, to jest oczywiste, że może się zdarzyć ze mną sytuacja bardzo nieprzyjemna. Każdy, kto uprawiał ogródek, kto siał jakieś dobre rośliny na swojej grządce, wie, że żeby roślina szlachetna i dobra wyrosła, trzeba się napracować. Trzeba ją chronić
przed mrozem, trzeba podlewać i trzeba chronić przed chwastami, które łatwo mogą zagłuszyć. To są właśnie te Boże dary, to dobro, które zostało w nas posiane. Łatwo to jest stracić. Natomiast jeżeli chodzi o chwasty, to na nasze nieszczęście nie mają one naturalnego wroga. To tylko my możemy być wrogiem chwastów. Jeżeli zapuścimy nasz ogródek, wejdziemy do niego, powiemy, ja jeszcze mam czas, nie śpieszy mi się, może kiedyś tam zajmę się, jeszcze te chwasty są malutkie, nie będę się przejmował, to sam nie zauważę kiedy, a tak wybujają, że nie zobaczę nic szlachetnego w moim ogródku, jeno same chwasty. I te chwasty spowodują, że pustka będzie, że nic dobrego nie wydam, że nie zaowocuję, bo byłem opieszały, bo wszedłem w kompromis, bo myślałem, że jeszcze mam czas, że może kiedyś za to się zabiorę. Drodzy wierni, a więc pamiętajmy, kompromis z jakimkolwiek złem moralnym, nawet jeżeli to jest tylko jakaś niedoskonałość czy grzech powszedni, to jest, powoduje od razu wielkie spustoszenie. Nie natychmiast tracimy przyjaźń z Panem Bogiem, ale praktycznie natychmiast słabną nasze siły. Jeżeli akceptujemy zło, to coraz trudniej nam z biegiem czasu zachować tą gorliwość, bo nie można dwom Panom służyć. Jeżeli będziemy próbowali służyć i Panu Bogu, i grzechowi, to w tej służbie ostatecznie, czy w tej rywalizacji ostatecznie grzech zwycięży, bo grzech jest łatwiejszy. Może powiedzą niektórzy z wiernych, że księża przesadzają, że to jest jakieś podnoszenie nie wiadomo jak poprzeczki, że tutaj próbujemy wyśrubować wymagania moralne do takich, powiedzmy, nie wiem, niebotycznych ideałów. Drodzy wierni, to są wymagania, które stawia nam Pan nasz Jezus Chrystus. On każdemu chrześcijaninowi, nie tylko kapłanowi, nie tylko zakonnikowi, ale każdemu chrześcijaninowi mówi tak, ten, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech mnie naśladuje. Drodzy wierni, Chrystus każdego, kto chce za Nim iść, zachęca i wymaga, zaprzyj się samego siebie. Weź krzyż swój na każdy dzień i mnie naśladuj. Jeżeli mam naśladować Chrystusa, to zobaczę, że w Nim nie było najmniejszego kompromisu ze złem. Nigdy nie zgodził się na najmniejsze zło moralne. Za każdym razem toczył walkę i mamy chociażby opis kuszenia Chrystusowego, gdzie jest bezkompromisowy. Podobnie Jego niepokalana Matka, która jest naszą hetmanką, która nam przewodzi w tej walce. Ona nigdy nie pozwoliła, żeby diabeł w jej życiu zwyciężył. Za każdym razem przyglądała się wszystkim jego zakusom i natychmiast celnie uderzała w jego głowę, kiedy tylko próbował w jakiś sposób podnieść swój łeb, ażeby szkodzić. Jeżeli jesteśmy wpatrzeni w te ideały Jezusa i Maryi, jeżeli rzeczywiście pragniemy być prawdziwymi uczniami Chrystusa i rycerzami niepokalanej, to musimy w sobie wzbudzić tego ducha rycerskiego, który się będzie dokonywał w naszej zwykłej codzienności. W naszych sytuacjach, kiedy pojawi się propozycja kompromisu z grzechem, musimy natychmiast, tak jak niepokalana, uderzyć w nieprzyjaciela, w jego głowę i ją natychmiast zdeptać. Natychmiast wzbudzić sobie akt woli, pełnienia woli Bożej, nawet jeżeli to będzie bardzo wiele nas kosztowało. Jeżeli będziemy wybierali to, co trudniejsze, to, czego Pan Bóg od nas wymaga,
to mimo wszystkich zakusów i mimo wszelkich prób, ażeby naszą duszę uczynić zachwaszczonym ogrodem, ta dusza będzie wydawała owoce, które będą przyczyniały się do pomnożenia chwały Bożej tutaj na ziemi, a przede wszystkim przyczynią się do tego, że w niebie Pan nasz Jezus Chrystus hojnie wynagrodzi ten trud i walkę, którą tutaj dla Niego i razem z Nim i Jego niepokalaną Matką toczyliśmy. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.